20 grudnia w Szkole Podstawowej w Boreczku odbyło się integracyjne spotkanie świąteczne. Uczniowie placówki zaprosili na jasełka i wieczerzę wigilijną podopiecznych środowiskowego domu samopomocy w Wiercanach, z którymi współpracują od kilku lat. Spotkanie świąteczne w Boreczku stało się dla społeczności szkolnej już tradycją. To wydarzenie jest okazją do integracji, celebrowania świątecznego czasu i po prostu bycia razem. Święto Bożego Narodzenia, taki bardzo szczególny okres, święta bardzo rodzinne, bardzo ważne, a szkoła ma pewne tradycje pielęgnować, podtrzymywać. Dlatego też spotkamy się co roku w okolicach Świąt Bożego Narodzenia na naszej Wigilii. W wigilijnym spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, a także jak co roku podopieczni środowiskowego domu samopomocy w Wiercanach, z którymi szkoła współpracuje od dłuższego czasu. Zaczęło się kilka lat temu od takiego programu Bezpieczna Plus i w ramach tego programu spotkaliśmy się po raz pierwszy na warsztatach plastycznych, a później co roku zapraszamy ich tutaj na nasze ważne uroczystości szkolne. Przyjeżdżają na pikniki, na imprezy promocyjne i na Wigilię oczywiście. Nasi uczestnicy już trochę się tutaj zżyci, to już trzeci raz tu jesteśmy, także oni tutaj nawet się pytają, czy przyjedziemy, oni czekają na tą imprezę. I chyba to jest dla nich już taki stały punkt programu, że to jest, musi być, bez tego nie będzie chyba świąt. To jest bardzo cenna inicjatywa, powiem szczerze, niespotykana. Na pewno to przygotuje dzieci na przyszłe życie, żeby zobaczyły, że nie są tylko sami zdrowi uczniowie, tylko są dzieci z większymi problemami. Myślę, że docenią własne, jakby powiedzieć, jakieś tam niedociągnięcia, że ktoś tam zachoruje czy coś takiego. Patrząc na tych ludzi, którzy mają prawdziwie duże problemy zdrowotne, ja myślę, że integracja to jest bardzo, bardzo dobrze. No, ja jestem pod wrażeniem też oczywiście tego właśnie, że tutaj dyrektor zorganizował sobie w ten sposób, że potrafi dzieciom pokazać świat w różnych kolorach. Dla podopiecznych środowiskowego domu samopomocy takie spotkania są ważne i wyjątkowe. Również uczniom szkoły podstawowej w Boreczku przynoszą wiele korzyści, a przede wszystkim uczą wrażliwości. Przede wszystkim przełamywanie wszelkich ich barier. To jest ta podstawa. No i to, że się mogą pokazać, że mogą się też ładnie ubrać, prawda, że mogą wyjść do ludzi. I samo to oczekiwanie na spotkanie z kimś. Są potrzebne, żeby poznać innych ludzi, na przykład takich niepełnosprawnych. Żeby poznać, że nie jesteście tylko wy, albo że na przykład nie jest ktoś jedyny. Spotykamy się z niepełnosprawnymi i możemy im pokazać, że nie są jacyś inni. Mogą poczuć się tak rodzinnie i wszyscy razem uczymy się szacunku do siebie. Zanim wszyscy zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu, wspólnie się pomodlono, a następnie uczniowie szkoły podstawowej w Boreczku wystawili dla swoich gości jasełka. Oh,
Po świątecznym przedstawieniu rozpoczęła się wieczerza. Oczywiście na stole nie zabrakło wigilijnych potraw i kompotu. Uczestnicy spotkania połamali się również opłatkiem, życząc sobie radości i szczęścia. Najlepszych świąt Bożego Narodzenia i ci, którzy są sami, żeby poszli do kolegów albo koleżanek, albo żeby z kimś byli. Życzę wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, aby spędzili je w gronie rodzinnym i odpoczęli. Szkoła podstawowa w Boreczku to najlepszy przykład na to, że każdy może być przyjacielem niepełnosprawnych nie tylko od święta. Powitajmy maleńkiego Jezusa z radością.